Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Szukając Dziury w Całym. Dzisiaj ze mną w studiu panowie profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. I profesor Marek Cichocki, Collegium Civitas. Witam Was serdecznie. Tacy goście po to, żebyśmy mogli się trochę oderwać od bieżącej rzeczywistości politycznej, bo chyba wszystkim to jest potrzebne, chociaż może nie wszystkim, no ale niektórym słuchaczom na pewno, żebyśmy mogli na naszą sytuację spojrzeć z większego dystansu. Ale zanim to nastąpi, to ja mam jeszcze taki mój prywatny apel do słuchaczy, właśnie związany z tą bardzo bieżącą sytuacją, apel do tych, którzy posługują się sprawnie mediami społecznościowymi, zwłaszcza do tych, którzy znają język angielski, bo rzeczywiście jak się przyjrzeć temu, co w mediach społecznościowych na temat polskiej historii się teraz pokazuje, zwłaszcza ze strony izraelskiej, ale nie tylko, to jest tam całe mnóstwo fałszów, kłamstw, nie wiem, czy celowych, czy nie. W każdym razie myślę, że warto by było, żeby każdy, kto może na to poświęcić trochę czasu, w spokojny sposób te kłamstwa odkłamywał, wyjaśniał, jak było naprawdę, robił to w taki sposób, żeby to mogło być przeczytane i zrozumiane nie w Polsce, tylko właśnie za granicą, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na temat przyczyn tego konfliktu, w którym się znaleźliśmy. No to jest jednak sprawa naszego państwa i nas jako narodu, więc wydaje mi się, że warto takie małe, pospolite ruszenie w tej kwestii uruchomić. I to mój prywatny apel do słuchaczy. I na tym kończymy sprawy bieżące, a teraz spróbujemy się oddalić i spojrzeć z większego dystansu. I dlatego pierwsze pytanie będzie ogólne, ale mam nadzieję, że obaj panowie odpowiedzą na nie. W którym momencie, jakbyście opisali, w którym momencie naszej historii III RP jesteśmy dzisiaj? Czy to jest jakiś moment istotnego przełomu, czy to jest po prostu kontynuacja tego, co było? Antoni Dudek. Znaczy, ja mam jednak wrażenie, że jesteśmy w momencie dość ważnym, to znaczy mam na myśli cały okres po 2015 roku, dlatego że jednak po raz pierwszy władzę w Polsce przejęła formacja, która nie chciała poprawiać jakichś tam elementów funkcjonowania państwa, tylko chciała i chce je generalnie przebudować, uznając, że to wszystko, co zostało zbudowane między rokiem 89 a 2015, jest pokraczne, kulawe, nieskuteczne, nieudolne, zdegenerowane i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że no, mamy już 2 lata, że tak powiem, działań na tym polu i tu byśmy zaczęli oceniać, to byśmy zaraz weszli pewnie w spór właśnie bieżący, a mamy go unikać, więc ja tylko powiem w ten sposób, że ta próba jest najpoważniejszą próbą przeorania polskiej państwowości od roku 89. I to nie dotyczy tylko sądownictwa, choć to jest tutaj najbardziej wyraziste, to dotyczy także wielu innych sfer funkcjonowania państwa. Natomiast bilans tych działań oczywiście jest dzisiaj nie sposób ocenić, bo pierwsza taka weryfikacja to oczywiście będą te kampanie wyborcze, które nas czekają i one pokażą, jak ludzie na te zmiany reagują, ci zwykli ludzie, prawda, nie ci opiniotwórczy, prawda, dziennikarze czy politycy, którzy się gdzieś ścierają w mediach, tylko tak zwani zwykli Polacy, oni zabiorą głos już niedługo przy pomocy kartek wyborczych, ale nie mam też wątpliwości, że jeżeli mandat tej formacji, która dzisiaj rządzi, zostanie przedłużony, no to sądząc po tych wypowiedziach, które padły z ust Jarosława Kaczyńskiego, on mówił, że żeby naprawdę Polskę przebudować, jedna kadencja nie wystarczy. A zatem tak naprawdę jeśli PiS będzie kontynuował swoje rządy, no to będziemy mogli ocenić skalę tych zmian dopiero kiedy władzę w końcu kiedyś straci. Czyli mówiąc, jesteśmy na początku pewnego procesu bardzo głębokiej przebudowy państwa, która nie wiem, do czego nas doprowadzi. Nie kryję, że ja osobiście mam bardzo duży sceptycyzm wobec tego kierunku, który został obrany, ale jakby to jest zupełnie temat już na inną wypowiedź. Marek Cichocki. Tak, znaczy z tego punktu widzenia wynikałoby, że byłoby rzeczywiście dobrze, obiektywnie rzecz oceniając, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić pełną kadencję, a może 2 kadencje, po to, żeby ta zmiana, o której mówił Antoni, się
dokonała. Żebyśmy zobaczyli, co to jest właściwie za zmiana. Prezes mówił o trzech kadencjach. Że to jest minimum, dobrze. Żeby przebudować tak naprawdę do głębi. Jeśli tak, to nawet trzy kadencje. Po to, żeby ta zmiana się dokonała w pełni, żeby można było zobaczyć tak naprawdę, o czym my w tej chwili mówimy. Dlatego, że ja myślę, że rzeczywiście to jest taki moment zwrotny, przełomowy w tym sensie, że jesteśmy świadkami próby jakby sfinalizowania tego, co by można było nazwać końcem pokomunistycznej transformacji w Polsce i w całym regionie Europy Środkowej. I jakby mamy wszyscy takie poczucie, że coś się kończy w Polsce i w całym regionie. Coś, co się zaczęło w latach 80., potem trwało właśnie w pełni jako projekt transformacji pokomunistycznej w latach 90. Co zresztą, to też trzeba pamiętać, bo mówimy o przełomie, o rewolucji, rewolucyjnej, gwałtownej zmianie, całościowym przebudowie państwa, ale prawda jest też taka, że przez cały ten okres pokomunistycznej transformacji, no to nie było ani kontinuum, ani też nie była jakby to taka wizja spójna, tam były siły, ludzie, którzy też od początku kontestowali pewne założenia tej pokomunistycznej transformacji. Więc wydaje mi się, że na pewno mamy do czynienia z wyczerpaniem się pewnego projektu w Polsce i w regionie, który właśnie określam jako pokomunistyczną transformację. Albo demokracja liberalna, niektórzy mówią. Albo trzeba, i tutaj dochodzę do tej liberalnej demokracji, trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest, że to się nie dzieje w próżni. To znaczy, trzeba też moim zdaniem widzieć to, co się dzieje w Polsce w kontekście szerokiej zmiany, która zachodzi w ogóle w Zachodzie. Przepraszam, tu pytanie, Marku. I Zachodzie jakby no, wychodzącym poza Europę jako pewnym projekcie pozimnowojennym. Bo tutaj się chyba nałożyły, znaczy na pewno się nałożyły dwie rzeczy. Z jednej strony te procesy, o których mówisz i które są w dużej mierze od nas niezależne, te, które się dzieją na zewnątrz, w jakimś stopniu zależne, ale... Jesteśmy częścią, skutki, ale mamy na nie wpływ. Tak, o to jest dobrze powiedziane. A z drugiej strony PiS u władzy w Polsce, który rzeczywiście, tu się zgadzam, ma intencje bardzo głębokiej przebudowy państwa. I teraz, jak sądzisz, Marku, czy gdyby się tak złożyło, że nie byłoby tych procesów na zewnątrz, bo one zostały jednak różnymi zewnętrznymi czynnikami uruchomione, ale byłaby ta władza, która jest teraz. Czy ta zmiana w Polsce by wyglądała podobnie, czy ona by mogła w takim stopniu głębokim zachodzić, czy tu jednak są istotne sprzężenia zwrotne między jednym a drugim? Ja bym wskazywał na te sprzężenia zwrotne, bo oczywiście z jednej strony mamy do czynienia z tą naszą wewnętrzną melodią, tym procesem wewnętrznym przemian, wychodzeniem z komunizmu, transformacją, ale z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z tym sprzężeniem, z tymi zmianami, które zachodzą wokół nas. I jednak no, to, co się działo w Polsce między 2005 i 2007 rokiem, miało zupełnie inny charakter właśnie dlatego, że tego sprzężenia jeszcze nie było. To były czasy, kiedy wydawało się, że koncepcja zachodniej Europy, liberalnej demokracji, przewagi racjonalności rynku i tego, że no właśnie żyjemy w ponowoczesnych, pohistorycznych, ponarodowych czasach, no była, nie ulegała właściwie żadnej kontestacji ani politycznej, ani intelektualnej na Zachodzie, tak jak mamy to dzisiaj, z tym mamy dzisiaj do czynienia. W związku z tym to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jest sprzężone zwrotnie z procesami, które powodują, że ta zmiana ma zupełnie inną dynamikę, jest bardziej dramatyczna i zmiany będą w związku z tym znacznie głębsze i prawdopodobnie też nieodwracalne i w naszym regionie, i w Polsce, jak również w świecie. Co do tego, że my nie mamy żadnego wpływu, to ja bym tutaj troszeczkę tylko znaczy, mamy dużo mniejszy, to znaczy na zewnątrz niż ale to, co jest bardzo ciekawe, do nas. Ale to jest bardzo ciekawe, że jednak jak się spojrzy na region Europy Środkowej, na to, co się dzieje w Polsce, to czasami trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że w pewnym
pewnym sensie te zmiany u nas są pewnego typu awangardą tych zmian, które później zachodzą w świecie zachodnim. I inaczej mówiąc, pewne argumenty, które można było słyszeć przy okazji Brexitu, czy to, co się stało w Stanach Zjednoczonych ze sprawą Trumpa, no w wielu sprawach przypomina to, co wcześniej już było artykułowane i działo się, w Polsce. No, trochę odwrotnie niż jesteśmy przyzwyczajeni, bo na ogół byliśmy przyzwyczajeni, że kolejność jest odwrotna, prawda? Jak te liberalne prądy z zachodu, one do nas trafiały, a tu jakby się kolejność odwróciła. Jakiś czas temu Viktor Orban wystąpił z takim stwierdzeniem, że dzisiaj tak naprawdę problemem Zachodu nie jest nieliberalna demokracja, tylko niedemokratyczny liberalizm. I wszyscy byli oburzeni, a dzisiaj możemy w Stanach Zjednoczonych przeczytać książki poważnych analityków i politologów, którzy dokładnie piszą o tym, co Orban powiedział kilka lat wcześniej. Na chwilę przerywamy naszą dyskusję i do niej za chwilę wrócimy, bo teraz 22:30 właśnie mija, a więc czas na informacje w Polskim Radiu 24. Tu Polskie Radio 24, informacje dnia, Michał Walczyk zapraszam. Współpraca na polu dwustronnym, regionalnym i unijnym zdominowała rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na Słowacji. W Bratysławie spotkał się on z szefem słowackiego parlamentu, premierem i prezydentem tego kraju. W trakcie rozmów powrócił też temat organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Polskę i Słowację. Polska i Słowację łączą bardzo dobre stosunki na szczeblu parlamentów, mówili zgodnie szefowie parlamentarnych izb Marek Kuchciński i Andrzej Danko. Słowacki polityk chwalił też współpracę regionalną. Mimo różnych zawirowań historycznych, to Polska i Słowacja, a także cała Grupa Wyszehradzka w ramach Unii Europejskiej mają coraz mocniejszy głos. Oba kraje chcą też pogłębienia współpracy w obszarze transportu i obronności. O kluczowej inwestycji drogowej dla regionu mówił Marek Kuchciński. Via Carpatia, która przebiega przez wschodnie części Polski, wschodnie części Słowacji, staje się strategiczną inwestycją drogową. Zdaniem marszałka Sejmu rozbudowie infrastruktury mógłby też służyć powrót do idei organizacji Igrzysk Olimpijskich w regionie tatrzańskim. W świetle tych osiągnięć, jakie mają Czechy, Słowacja i Polska na olimpiadzie, 3 złote medale, kilkanaście w sumie, to jest rzeczywiście zachęta do tego, żebyśmy wrócili do tej sprawy. W Bratysławie marszałek Sejmu był też zapewniany, że zasada jeden wspiera drugiego w relacjach z Unią Europejską będzie podtrzymana wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej. Karol Dermoros, Polskie Radio. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że do 2023 roku powinien zostać ukończony gazociąg Baltic Pipe i wówczas gaz docierający do Polski będzie w całości pochodził nie z kierunku wschodniego. Minister mówił w TVP Info, że postęp prac przygotowawczych do budowy Baltic Pipe jest ogromny. Staramy się nie stracić ani dnia w tej sprawie, dodał. Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że na tej inwestycji Polska nie będzie oszczędzać. Ta inwestycja będzie solidnie zrobiona. W tej dziedzinie już jesteśmy na etapie szczegółowych porozumień, jeśli chodzi o decyzję rządu, władz Danii. Myślę, że praktycznie te kamienie milowe wyznaczane wskazują na to, że możemy pod koniec przyszłego roku przystąpić do tej inwestycji. Gazociąg Baltic Pipe ma połączyć polski system przesyłowy z systemem duńskim. Dzięki temu do naszego kraju będzie mógł płynąć gaz ziemny ze złóż na szelfie norweskim. Baltic Pipe wraz z gazoportem w Świnoujściu ma tworzyć tak zwaną bramę północną. Minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że ostatnio podjęto też decyzję o dobudowie trzeciej części tego gazoportu. Jak mówił minister Krzysztof Tchórzewski, Polska będzie miała po 2023 roku nadmiar gazu i ma zamiar poprzez rozbudowę sieci gazowej w Polsce sprzedawać surowiec na Słowację, do Czech i ewentualnie na Ukrainę. Na 3 miesiące trafi do aresztu 35-latka podejrzana o zabójstwo swojego 2-letniego syna. Tak zdecydował sąd po kilkugodzinnym posiedzeniu w wojewódzkim szpitalu w Przemyślu, gdzie przebywa podejrzana Andrea P. Trafiła tam w sobotę bezpośrednio po tragedii w podprzemyskiej Śliwnicy. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, stan zdrowia podejrzanej nie pozwala na natychmiastowe wykonanie postanowienia. Zgodnie z stwierdzeniem lekarzy w ciągu kilku dni będzie mogła być przetransportowana i ustalono, że oddział chirurgiczny znajduje się w areszcie śledczym w Bydgoszczy, gdzie trafi ostatecznie w celu wykonania tego postanowienia. Kobieta przyznała się do pozbawienia życia własnego dziecka, dodaje rzecznik przemyskiej prokuratury.
złożyła obszerne wyjaśnienia, w których podała i motywy, i okoliczności. Jednak z uwagi na dobro śledztwa o szczegółach tych wyjaśnień nie możemy informować. Do tragedii w Śliwnicy doszło w sobotę wieczorem. Strażaków wezwano do pożaru domu. Ze środka udało się wynieść 2-letniego chłopca i jego matkę. Chłopczyk zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala. Okazało się, że miał 8 ran zadanych nożem. 25 lat temu zginął tragicznie Marian Bublewicz, jeden z najlepszych polskich kierowców rajdowych w historii. Zmarł 20 lutego 1993 roku w szpitalu po wypadku na trasie zimowego rajdu dolnośląskiego. Dziś w Olsztynie wspominali go rodzina, znajomi i współpracownicy. Krzysztof Hołowczyc, utytułowany kierowca rajdowy, często nazywany był uczniem Mariana Bublewicza. Marian był inspiracją nie tylko moją, wielu zawodników. Miałem okazję jako młody bardzo chłopak z podstawówki poznawać Mariana, gdzie on też zaczynał w zasadzie wtedy swoją karierę. Zresztą okazję miałem podczas treningów jeździć z Marianem. To były takie chwile, z tej perspektywy dopiero mogę ocenić, jak ważne. Przez Olsztyn przejechała kolumna samochodów rajdowych, a w holu Biblioteki Uniwersyteckiej otwarto wystawę zdjęć przedstawiających Mariana Bublewicza i jego auta rajdowe. Wystawę można będzie oglądać jeszcze przez 3 tygodnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, witam Państwa ponownie i witam ponownie moich gości, profesor Antoni Dudek i profesor Marek Cichocki. Próbujemy spojrzeć dzisiaj na sytuację polityczną Polski z dłuższej perspektywy. Antoni, ty jesteś autorem oczywiście wielu książek, ale między innymi takiej syntezy historycznej od 89 do 2012 roku. Nie, już 15, właśnie najnowsze wydanie się kończy zwycięstwem PiS-u. Czyli 3 tak lata jest. Więcej niż w pierwszym wydaniu. Czy widzisz jakieś analogie w dotychczasowych dziejach III RP do tego momentu, w którym dziś jesteśmy? Nie, oczywiście analogii bezpośredniej nie ma, bo jedyna, którą można by od biedy przywołać, to ta, o której Marek mówił przed informacjami, a mianowicie pierwsze rządy PiS-u, czyli lata 2005-2007, ale tamte próby zmian były oczywiście znacznie płytsze i to nawet nie z uwagi na sytuację międzynarodową, tylko przede wszystkim na to, że ówczes Prawo i Sprawiedliwość nie miało samodzielnej większości, miało 2 koalicjantów, którzy byli bardzo trudnymi koalicjantami, no i jak wiemy, ta koalicja się rozpadła po tak naprawdę niewiele ponad roku funkcjonowania i PiS zdecydował się na przedterminowe wybory, które przegrał. Teraz sytuacja jest inna. Wszystko na to wskazuje, że będzie co najmniej jedna pełna kadencja, więc jest znacznie więcej czasu na przeprowadzanie różnego rodzaju zmian. I po wtóre, PiS ma samodzielną większość w ramach Zjednoczonej Prawicy z tymi 2 maleńkimi partiami koalicyjnymi, o których istnieniu już mało kto pamięta jeszcze. I po wtóre PiS jednak zaczął od, powiedziałbym, takiego bardzo mocnego uderzenia w Trybunał Konstytucyjny, co sprawiło, że ta domniemana opozycja Trybunału, co do której nie wiemy, czy by miała miejsce, ale już się nie dowiemy, bo Trybunał został przejęty, można powiedzieć, sprawiło, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, mając też swojego prezydenta, ma pełnię władzy w Polsce, i próbuje realizować, jak powiadam, ten swój program zmian na różnych polach. I tutaj musielibyśmy popatrzeć na różne obszary. Ja mam takie poczucie, że pewne rzeczy, o których dawniej się bardzo dużo mówiło, zostały jednak przez PiS zupełnie pominięte i właściwie nikt mi dotąd nie wyjaśnił, na przykład dlaczego PiS, który domagał się nieustannie lustracji bardzo szerokiej, w ogóle o tej sprawie od 2 lat przestał mówić. Nie, mamy przepisy lustracyjne z czasów straszliwej Platformy. Nikt ich nie poprawia, nikt z nimi nic nie robi i to sobie tak trwa na przykład, prawda? Ciekawie było zresztą porównać postulaty właśnie z lat 2005-2007 z tym, co jest realizowane w tej chwili. Natomiast było takie hasło 4 RP właśnie. I to hasło, jeżeli dobrze pamiętam, wymyślił Jan Rokita. No, różne osoby sobie przypisują autorstwa, ale Jan Rokita chyba tu jest najczęściej przypominany. Nie, to raczej Rafał Matyja, a później Paweł Śpiewak, to raczej oni mówili o 4 Rzeczpospolitej tak grubo wcześniej jeszcze jako zgoda. W konstrukcie publicystycznym. A później rzeczywiście to Platforma podjęła i PiS trochę. Dziś, nawiasem mówiąc, Rafał Matyja też jako analityk po drugiej w zasadzie już stronie, chyba tak można powiedzieć, a w każdym razie po stronie bardzo takich mocnych sceptyków, jeżeli chodzi o
rządy PiS. Natomiast ja tutaj kilka tygodni temu rozmawiałem w tym samym programie, rozmawiałem z moimi gośćmi o książce Stefana Sękowskiego Żadna zmiana. I Stefan Sękowski, publicysta do rzeczy i Nowej Konfederacji, pisze w tej książce, że jest na poziomie pewnej praktyki, ale też sposobu myślenia o państwie jest tak głęboka kontynuacja dzisiaj, że w zasadzie trudno mówić o tym, że zachodzi jakaś dogłębna przebudowa. Więc zastanawiam się, czy tu nie ma pewnej sprzeczności, no bo z jednej strony, co prawda, hasło czwartej RP w ogóle nie jest teraz przypominane, ale gdybyśmy szukali momentu, kiedy naprawdę czwarta RP jest budowana, no to chyba teraz, właśnie między innymi za sprawą tej pełni władzy, o której ty, Antoni, mówiłeś. No ale z drugiej strony jest dużo argumentów, choćby właśnie w książce Stefana Sękowskiego, za tym, że na poziomie szczegółów to jakoś tak właśnie się rozdrabnia. Nie widać tego przełomu, więc on jest, czy go nie ma? No bo być może to jest bardziej taki ruch rewolucyjny, czyli marsz PiS-u przez instytucje, niż zmiana w takim sensie, jakby sugerowała, nie wiem, chociażby idea czwartej RP, czyli właściwie budowy państwa od nowa, no bo to by zakładało chociażby to, o czym zresztą często mówiono wcześniej, co też w programie PiS-u przecież było skonkretyzowane pod postacią konkretnej propozycji, oznaczałoby prawdopodobnie także przyjęcie nowej konstytucji. Czasem mówi wyłącznie prezydent Duda, a PiS nie. I tak naprawdę a dopiero to już ma być listopad tego roku. Tak, dopiero ta nowa konstytucja prawdopodobnie mogłaby stworzyć... Referendum, nie konstytucja, no ale... W każdym razie stworzyć ten moment rzeczywistego przełomu. I to jest bardzo interesujące, bo z drugiej strony mamy do czynienia z taką retoryką właśnie reformy państwa, zmiany państwa, silnego państwa, która moim zdaniem nawiązuje bardzo silnie do takiej tradycji nostalgii za silnym państwem, bardzo obecnej w polskiej kulturze politycznej. Nadrobienia straconego czasu i tutaj moim zdaniem nie chodzi tylko i wyłącznie o komunizm, ale o coś znacznie głębszego historycznie, czy w ogóle właśnie tak naprawdę obejmującego cały XIX wiek. Traktuje się to jako szansę dzisiaj od zbudowania wreszcie silnego państwa, tylko że to się wyczerpuje jak na razie rzeczywiście w sferze pewnej idei i w sferze retorycznej. Mówimy bardzo dużo o konieczności silnego państwa. W rzeczywistości jednak w praktyce bardzo trudno nam, jak widać, przychodzi jakby skonkretyzowanie, na czym to silne państwo by miało polegać. Może tutaj właśnie ten czas jest potrzebny. Rzeczywiście, może zbyt dużą niecierpliwość wykazuje. Czas swoją drogą, niemniej jednak są dwie zasadnicze kierunki myślenia o przebudowie instytucji państwowych. Jedna to jest taka, w której koncentrujemy się na zmianach o charakterze proceduralnym i organizacyjnym, a wtórne uważamy zmiany kadrowe, chociaż oczywiście one też są elementem zmian. I drugi punkt widzenia, który jest dokładnie odwrotny. A mianowicie zmiany proceduralno-instytucjonalne są wtórne, a najważniejsze są możliwie szerokie zmiany kadrowe. PiS jak na razie skoncentrował się na tym drugim scenariuszu i tak naprawdę przez te dwa lata niespecjalnie cokolwiek przebudował, jeśli chodzi o te znaczące instytucje. Natomiast przeprowadził ogromną liczbę zmian personalnych. I teraz właściwie będziemy dopiero mogli obserwować pierwszą, można powiedzieć, instytucję, którą rzeczywiście dość zasadniczo od środka ważną dla państwa przebudowano, mianowicie Sąd Najwyższy. Ponieważ Sąd Najwyższy dostanie dwie nowe izby i będzie rzeczywiście zupełnie innym Sądem Najwyższym niż ten, który znaliśmy dotąd. I zobaczymy, czy on będzie funkcjonował lepiej czy gorzej niż było to przed tą zmianą. Bo jeśli chodzi o Trybunał, no to tak naprawdę tam się poza wymianą personalną nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o administrację rządową, no to widać poza pewnymi ruchami, jeśli chodzi o ministerstwa gospodarcze, prawda, powołano nowe, troszkę tu pozmieniano. Ale działy bardzo często zmieniano ustawami. Tutaj nie ma natomiast, prawda, jakichś takich zasadniczych, fundamentalnych zmian instytucjonalnych, jeśli chodzi o... Jeszcze jest, przynajmniej jedna zmiana, szkolnictwo. Tak, o tym bym zapomniał. Oczywiście likwidacja gimnazjów to jest bardzo istotna zmiana, której skutki będziemy mogli ocenić za 10-15 lat, bo to więcej tak wygląda. I to jest ta zmiana, którą rzeczywiście też przeprowadzono. Być może
może nastąpi wielka zmiana w szkolnictwie wyższym, bo za chwilę wicepremier Gowin przedstawi swój projekt, jak rozumiem, on wyjdzie z rządu i zobaczymy, co się będzie z nim działo w Sejmie, bo to też jest projekt, który gdyby w tej formie, w jakiej on jest dzisiaj, wszedł w życie, to on bardzo zmieni architekturę wewnętrzną szkół wyższych. No ale są głosy bardzo sceptyczne z wnętrza PiSu, jeżeli chodzi o ten projekt. Skoro ty, Marku, mówiłeś o tym, że to jest próba nadrobienia i to jest bardzo ciekawa myśl, że to jest próba nadrobienia czegoś więcej, że to aż sięgamy do XIX wieku, czy PiS sięga do XIX wieku, który był rzeczywiście dla nas w dużej mierze czasem straconym, bo czasem wielu straceńczych mniej lub bardziej zrywów, podczas kiedy część narodów Europy się po prostu bogaciła w tym czasie, budowała kulturę własności i tak dalej. Czy widzicie jakieś analogie pomiędzy dzisiejszym czasem a czasem sanacji w drugiej RP? Często przywoływana, efektowna teza, tu Rafał Ziemkiewicz szczególnie często się na to powołuje. Czy jest tu jakieś dalekie podobieństwo, czy to jest tylko efektowna publicystyka? Ja myślę, że, znaczy ja nie jestem historykiem, jestem historykiem idei, ale intuicyjnie wydaje mi się, że rzeczywiście to doświadczenie II Rzeczpospolitej domaga się jakiegoś ponownego przemyślenia i opisania z punktu widzenia tego, co my dzisiaj doświadczamy, bo sądzę, tak jak powiedziałem, intuicyjnie rzeczywiście tamte doświadczenie trochę nas dzisiaj formuje. Także chociażby poprzez podejście do państwa i tą wiarę w to, że państwo jest takim cudem odzyskanym, czy może być cudem odzyskanym instrumentem, który pozwoli nam dowolnie formować rzeczywistość społeczną, kulturalną, polityczną, że jest takim właśnie wszechpotężnym instrumentem pozwalającym rozwiązywać wszystkie nasze problemy, tak jak w II Rzeczpospolitej, no często się zdarzało. Jakby etatyzm, to przekonanie, że właśnie ingerencja państwa rozwiąże wszystkie możliwe problemy gospodarcze czy społeczne. Myślę, że dzisiaj też mamy do czynienia z taką momentami magiczną wiarą w to, że silne państwo, cokolwiek by to miało znaczyć, bo jak powiedziałem, raczej mamy do czynienia z ideą silnego państwa niż z rzeczywistością silnego państwa cały czas. Jakby z myśleniem w kategoriach silnego państwa niż posługiwaniem się rzeczywiście silnymi instrumentami państwa. Myślę, że ta wiara jest bardzo silnie obecna dzisiaj i jest jednym z takich motorów napędzających tę politykę, a z drugiej strony ten element, o którym mówił Antoni, czyli kadrowość, tak? Znaczy, no jakby kadry decydują. Kadry są podstawą robienia polityki, są tym kręgosłupem politycznym. Nie instytucje, nie wspólnota polityczna, tylko kadry partyjne, tak? Są tym, co konstytuuje zasadniczo ciągłość polityki. Także pewne rozumienie suwerenności, myślę, tego, jak my się zachowujemy w Europie, w sferze międzynarodowej, w dużym stopniu dzisiaj też czerpie, myślę, z tamtych doświadczeń i z tamtego sposobu myślenia na stosunek do Rosji, do Niemiec, do Zachodu. W dużym stopniu, myślę, wynika z doświadczeń tamtego też okresu międzywojennego i dlatego uważam, że Druga Rzeczpospolita jest być może nawet takim ważniejszym kluczem do opisywania dzisiejszej polityki w Polsce niż, nie wiem, no właśnie reakcja na PRL, lustracja, nie wiem, antykomunizm w sensie odniesienia się do przeszłości perelowskiej właśnie. Te elementy rzeczywiście jakoś zbladły, stały się irrelewantne w stosunku właśnie do tych wcześniejszych. Pytanie, czy jest w tym również refleksja krytyczna na temat II Rzeczpospolitej, czy tylko refleksja ubarwiająca, czy też wygładzająca z tej długiej perspektywy jednak już wady tamtego czasu? Nie, no niestety mam wrażenie, że refleksji krytycznej nad II Rzeczpospolitą nie było i to akurat jest dziedzictwo PRL-u, ponieważ w PRL-u, jak wiadomo, druga RP była odsądzona od czci i wiary, więc kiedy ludzie się przeciwko PRL-owi zaczęli buntować, to i zaczęli się buntować przeciwko tej skrajnie negatywnej, krytycznej ocenie rzeczywistości II Rzeczpospolitej. I to zaowocowało już po upadku rządów komunistycznych z wytworzeniem takiego mitu, prawda,
fantastycznego państwa, które miało właściwie same sukcesy i było w ogóle na prostej drodze do mocarstwowej potęgi, gdyby nie złowrogi spisek, prawda, zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow, co akurat jest prawdą, tylko że problem w tym, że ta droga nie była aż taka prosta i nie biegła ku rozwiązywaniu głównych problemów, które ówczesna Polska miała, a dwa miała, Polska międzywojenna, dwa najbardziej fundamentalne problemy. Jeden się nazywał reforma rolna, czyli jej brak, czyli gigantyczna masa chłopów, którzy nie mieli ziemi, i druga to była mniejszości narodowe. I niemożność ułożenia sobie z nimi relacji, no przede wszystkim z Ukraińcami, ale w pewnym stopniu też z mniejszością żydowską. I na tym polu no, Piłsudczycy jakichś wielkich sukcesów nie odnieśli. No ale to zostało oczywiście wszystko przykryte marszałkiem, prawda, zwycięzcą wojny 20 roku, przykryte COP-em, przykryte Gdynią. I ta legenda, prawda, tych sukcesów jakby właśnie te porażki ewidentne przesłoniła. Natomiast jeśli chodzi o podobieństwa, no to rzeczywiście ja najwięcej ich widzę w polityce społeczno-gospodarczej. Rzeczywiście PiS jest bardzo etatystyczny. Nieustannie słyszymy, że państwo zbuduje pewne rzeczy, odbuduje przemysł, zbuduje infrastrukturę. I żeby była jasność, ja nie byłem przekonany co do tego, jak minimalizowano rolę państwa w gospodarce przed 2015 rokiem, bo uważam, że tutaj doszło do bardzo wielu zaniechań, no choćby te słynne w czasach Platformy znikające posterunki policji. To było coś w małych miejscowościach, coś absolutnie fatalnego. No ale też średnio wierzę w to, co teraz jest mówione o tym, że państwo nagle się, na przykład zbuduje nam przemysł elektromobilny, prawda, i jeszcze parę innych rzeczy, łącznie z tym centralnym portem komunikacyjnym. Ja tu jestem, nie kryję, sceptyczny co do tych planów, no ale zobaczymy, to będzie realizowane. Natomiast drugie podobieństwo jest niewątpliwie związane z architekturą obozu rządzącego. Wprawdzie marszałek Piłsudski przez moment był premierem w tym okresie po przewrocie majowym, ale tak naprawdę jedyne stanowisko, jakie zajmował permanentnie od maja 26 do śmierci w 35, to był minister spraw wojskowych. Podczas gdy rządził nie tylko armią, ale wszystkim. Wszyscy wiedzieli, że premierem może być Bartel, czy może być Jędrzejewicz, czy może być ktokolwiek inny. I tak Piłsudski decyduje. Podobnie, że prezydentem jest Mościcki, ale błędny wierszyk tyle znaczy, co Ignacy, a Ignacy, no. I teraz jak spojrzymy na architekturę obecnego obozu rządzącego, no to oczywiście mamy prezydenta, który nawet przez te 2,5 roku raz się postawił, prawda? Mamy drugiego już premiera, mamy różnych ministrów, ale i tak wszyscy wiedzą, że rzeczywistym centrum władzy, i tego właściwie politycy PiSu nie ukrywają, jest gabinet prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. I w tym sensie architektura obozu władzy jest podobna. Prawda? Cały czas się czeka, co w danej sprawie, jaką podejmie prezes. Mówiliśmy przedtem o nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Jest ewidentny, wspomniałeś o tym, spór między szefem klubu parlamentarnego PiSu, marszałkiem Terleckim, a ministrem, wicepremierem Jarosławem Gowinem w tej sprawie. I kto ten spór rozstrzygnie? Tu mamy jasność. Wiemy, kto go rozstrzygnie, nie wiemy, jak go rozstrzygnie. Ale jasne jest i podobnie w wielu innych sprawach. Tak samo było po przewrocie majowym. Ostateczną instancją był marszałek Piłsudski. Przypomniałem sobie, kiedy mówiłeś o sytuacji w drugiej RP i o tym, jakie osiągnięcia przysłaniały inne aspekty. Jedna z wielu takich relacji, tom reportaży Józefa Mackiewicza, Bunt Roistów z Wileńszczyzny, Grodzińszczyzny, gdzie on tam jeździ po zupełnych wiochach kompletnych i widać uderzający kontrast z tym, jak wtedy wyglądały duże miasta właśnie, czy Centralny Okręg Przemysłowy, czy Gdynia, i te zapuszczone wiochy gdzieś tam, gdzie urzędnicy sanacyjni robili co chcieli, budowali, wydawali pieniądze na jakieś bezsensowne inwestycje, zapomniane jakieś tereny, gdzie tylko poborca podatkowy się pojawiał, no bo on ściągał podatki, więc on był w stanie dotrzeć tam niezależnie od przeciwności. A jak byście widzieli sytuację dzisiejszej opozycji? Czy tu są jakieś analogie? Bo ja mam wrażenie, że ta formuła, którą dotychczas prezentowała Nowoczesna Platforma, ale w zasadzie można powiedzieć Nowoczesna Platforma, że ta formuła się kompletnie wyczerpuje i że to naprawdę jest dotarcie gdzieś już do ściany, z ciągłym złudzeniem, którego ja prawdę mówiąc nie rozumiem, że to się w którymś momencie odbije i znowu, jak powiedziała Agnieszka Holland, będzie tak, jak było. To chyba jest niemożliwe jednak.
No bo to by zakładało, że mamy w Polsce taką tradycyjną scenę partyjną i polityczną, gdzie raz rządzą lejburzyści, a raz konserwatyści i tak jest przez, nie wiem, 200, powiedzmy, lat. Jeszcze 200 lat, no to konserwatyści, liberałowie, jeżeli trzymać się tej analogii. A jednak scena polityczna i partyjna w Polsce na pewno tak nie funkcjonuje. I myślę, że problem, który ma dzisiaj opozycja, jest związany z tym, o czym żeśmy mówili na początku. To znaczy, że ona próbuje cały czas rozpaczliwie, moim zdaniem, nawiązywać do pewnej politycznej i intelektualnej tradycji, która jest związana z początkami transformacji w Polsce, odwołując się do tej transformacji jako pewnego pozytywnego projektu, który bez wątpienia doprowadził do różnego rodzaju istotnych zmian w Polsce, ale który, jak powiedzieliśmy, miał swój kontekst zewnętrzny i również miał swoje ciemne strony. I wydaje mi się, że jakby ten proces transformacji był jednak związany w dużym stopniu z takim skrzywieniem polskiej sceny politycznej. Ona nie oddawała w istocie jakby tych wewnętrznych, prawdziwych sił społecznych i politycznych w polskim społeczeństwie. Ona w większej stopniu brała się, można powiedzieć, z naddatku liberalnych elit i ich kontaktów ze światem zewnętrznym i z pewną supremacją pewnego projektu intelektualnego i politycznego pod postacią liberalnej transformacji w Polsce, niż reprezentowała jakby realne spektrum społeczne. Tak? I wydaje mi się, że problem dzisiejszej opozycji bierze się z tym, że ona trochę wisi w powietrzu, jakby znalazła się w powietrzu, majta nogami, nie może znaleźć tego swojego realnego społecznego oparcia, tej grupy społecznej, którą by rzeczywiście była w stanie reprezentować, ponieważ no, ten projekt transformacyjny się zdelegitymizował w Polsce. I stąd myślę, szczególnie jeśli chodzi o tą młodszą część Platformy, jest takie rozpaczliwe poszukiwanie jakiejś nowej idei, jakiejś, jak to się ładnie mówi dzisiaj, narracji, tak? Jakby tak poszukiwania nowej opowieści dla siebie, bo ci ludzie już wiedzą, że odwoływanie się do tej tradycji transformacji, czyli tej Polski, która od okrągłego stołu szła po dzisiaj i była w zgodzie z Europą i z całym światem i się tak wspaniale rozwijała i wszystko było tak dobrze. No, ta tradycja już nie działa. Ona już odeszła rzeczywiście do przeszłości. Pytanie, czy oni potrafią coś nowego wymyślić, bo jak się spojrzy też na obecny kryzys, mieliśmy do tego nie nawiązywać, no, ale podaję to tylko jako przykład, to wejście w opozycję wobec Prawa i Sprawiedliwości, które występuje jako obrońca państwa polskiego, w pewnym uproszczeniu mówię, no ale tak to wygląda, nie jest chyba dobrym pomysłem. Nie jest pomysłem zbyt inteligentnym, mówiąc najdelikatniej. Nie działa, ewidentnie. Znaczy, moim zdaniem, jeśli chodzi o kondycję obecnej opozycji, to jest jednak kwestia kryzysu przede wszystkim przywództwa. Ja się z Markiem nie do końca zgadzam, że ta opozycja nie ma kogo reprezentować. Ona ma kogo reprezentować. To jest zamożniejsza część Polaków. Bo polityka PiSu jest konsekwentną polityką realizacji interesów uboższej części społeczeństwa. To się zaczęło od 500+, ale temu służy podnoszenie płacy minimalnej, temu służy generalnie szereg innych działań polegających na redystrybucji dochodu narodowego z rąk tych zamożniejszych osób w ręce tych biedniejszych. I teraz jest pytanie, w którym momencie ci zamożniejsi się zmobilizują na tyle dużo, żeby wygrać wybory, bo różnica, wracając do analogii z Polską między wojnami, polega na tym, że jednak tam rządy PiSuczyków się zaczęły od wojskowego zamachu stanu, a tu zaczęły się rządy PiSu od zwycięstwa w demokratycznych wyborach, których nikt nie kwestionuje. I należy zakładać, że będą kolejne demokratyczne głosowania, w których może się okazać, że ich wynik może być bardzo różny, prawda? W związku z tym, moim zdaniem, pierwszym symbolem będą wybory samorządowe, walki o prezydentów wielkich miast, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że PiS jest dzisiaj dominujący na scenie politycznej w Sejmie, ale zarazem największym miastem, gdzie jest prezydent z PiSu, jest Stalowa Wola. Więc to pokazuje, ile PiS ma do odrobienia w wielkich miastach. I zobaczymy,
właśnie za parę miesięcy, czy to odrobi, bo to będzie sygnał, czy rzeczywiście PiS sobie zbudował wśród tego zamożniejszego, wielkomiejskiego elektoratu odpowiednio silne pozycje. Jeżeli tak, no to przynajmniej w części tych największych miast jego kandydaci powinni wygrać. Czy tak będzie? Dowiemy się jesienią. Być może nie dbało to specjalnie, bo wyszedł z założenia, że to nie jest jego elektorat i to nie jest elektorat wystarczająco duży, żeby zaszkodzić partii rządzącej. Tak też mogło być. Ja wiem jedno, nie można długo rządzić w interesie i biednych, i bogatych. To jest niemożliwe. Ja przypominam jeszcze na koniec programu o moim początkowym apelu skierowanym do słuchaczy, żeby w miarę możliwości sprawdzać, gdzie w mediach społecznościowych pojawiają się różne kłamliwe informacje na temat polskiej historii, starać się je prostować, najlepiej po angielsku, na spokojnie, nie agresywnie, ale myślę, że to jest w tym momencie ważne. A moim dzisiejszym gościom bardzo dziękuję. Byli nimi profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję, dobranoc. I profesor Marek Cichocki,